Jest 12 sierpnia, godzina 5 rano, a wysłuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu szef sztabu nadaje. A w dzisiejszym programie... Kim tak naprawdę był Bronisław Kononowicz? Mariusz Chodor i jego nowe pomysły. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Dostałem bardzo interesującą wiadomość od widza odnośnie Bronisława Kononowicza. Niestety nie dodał żadnych materiałów źródłowych, czy nawet linków popierających te twierdzenia, więc sam musiałem zrobić całkiem długi i nieco nawet czasem wymagający research, zanurzając się w odmętach hipotez i wariantów historycznych. Co jakiś czas będę wtrącał się do jego zapisków, a czasem nawet często, z ewentualnymi wątpliwościami i uzupełnieniami. Szanowny szefie sztabu, przesyłam informacje głównie o ojcu Krzyśka i innych z jego rodziny. Zajmuję się amatorską genealogią od 5 lat. Znalezienie tych informacji zajęło mi kilka minut. Szukam teraz dalszych przodków Krzyśka i jego rodziny. Może to nie dotyczy stricte Krzysia Misia, ale przeszłość jego ojca jest ważnym elementem uniwersum i ma w sobie wiele tajemnic i mitów. Proszę, abyś przedstawił prawdziwy żywot jego ojca. Uważam, że świętej pamięci pan Bronisław jest wzorem do naśladowania i nikt nie powinien nazywać go ubekiem. Krzysiek ma naprawdę dużo patriotów w rodzinie. Bronisław Kononowicz urodził się 8 maja 1908 roku w miejscowości Strzelce, dziś Białoruś. Parafia Łunna, około 40 km na południowy wschód od Grodna. Mój komentarz, jeśli chodzi o datę urodzin i jej prawidłowość, to odniosę się do niej na samym końcu. Jego rodzice nazywali się Jan i Julia Kononowicz. No, faktycznie jest to zbieżne z opowieściami Konona, dobrze by jednak było, gdybyś podrzucił do tego jakąś podkładkę źródłową. Krzysiek mówił, iż jego ojciec bronił Warszawy. Jest to możliwe. No i tutaj znów muszę się wciąć komentarzem, gdyż Krzyśkowi troszkę się mieszało i czasami sugerował, że jego tatuś świętej pamięci bronił Warszawy walcząc przy Piłsudskim, co jednoznacznie wskazywałoby na udział w Bitwie Warszawskiej roku 1920. No, nie jest to możliwe, gdyż przyjmując datę urodzin w 1908 roku, wtedy jego ojciec miał lat 12. Co innego jednak wojna obronna w 1939 roku. Tam też była bitwa o Warszawę, była obrona Warszawy i według tych danych pan Bronisław Kononowicz miałby wtedy 31 lat, a aczkolwiek, żeby uściślić dla tych, co są z historią na bakier, marszałek już wtedy nie żył. Wracamy do wiadomości od OPA. W garnizonie Grodno znajdowała się 29. Dywizja Piechoty, której części wzięły udział w ostatecznej obronie Warszawy. Co było jednak przedtem? Wersja moja i OPA są nieco rozbieżne. Według niego kampania wrześniowa wrzuciła Bronisława Kononowicza na front nieszczęsnej Armii Łódź, która przyjmowała na siebie główne impety niemieckiego ataku. Nieatakowana Armia Poznań wręcz dopraszała się w sztabie o pozwolenie na przyjście krwawiącej Armii Łódź z odsieczą, jednakże mało kto w ogóle oprócz takich dowódców, powiedzmy, którzy gdzieś tam byli albo szkoleni na najlepszych paryskich uniwersytetach jak Anders, albo po prostu wizjonerzy jak Kutrzeba, to oprócz nich naprawdę mało kto w ogóle rozumiał realia nowej wojny, która według planów sztabu miała być pozycyjną, a nagle okazała się być manewrową. Finalnie 9 września, po naprawdę wielu perypetiach i próbach perswadowania sztabowi, że marnują cenne dni i okazje, Armia Poznań dostała swoją chwilę, dostała swój moment i rozpoczęła najbardziej udaną operację całej kampanii wrześniowej po naszej stronie, czyli bitwę nad Bzurą trwającą do 22 września 1939 roku. A w tym czasie, bardzo upraszczając, Armia Łódź cofała się i przygotowywała, a następnie broniła Warszawy, co jest zbieżne z krzyśkowymi podaniami, że tatuś walczył o Warszawę.
Według moich ustaleń najprawdopodobniej Bronisław Kononowicz we wrześniu 1939 roku został przydzielony do 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich, który był częścią 29. Dywizji Piechoty, czyli tej samej dywizji, o której mówił Ob. Tutaj się zgadzamy. Natomiast różnice polegają na tym, że z tych informacji, do których ja dotarłem, faktycznie planowano ich pierwotnie wykorzystać na głównym odcinku walki, czyli w Armii Łódź, ale latem 1939 roku zmieniono plan, wskutek czego 81. Pułk walczył w Armii Prusy, znajdującej się tuż za Armią Łódź. Tak więc w tej wersji, którą ja zakładam, pan Bronisław Kononowicz razem z całym 81. Pułkiem maszerowali w stronę frontu jako odwód, napotykając dezerterów, rannych oraz skutki bombardowań. Przez chaos wojenny i zamieszanie nie dotarły do nich nowe rozkazy i cały czas szli w kierunku niemieckich pozycji. Tak oto pojawili się zupełnie tam, gdzie być ich nie powinno, i 11 września ni stąd ni zowąd wpadli na 30-samochodową niemiecką kolumnę zaopatrzeniową, którą zniszczyli doszczętnie, biorąc 8 jeńców z bilansem po swojej stronie 2 rannych, 2 zabitych. Niestety, nieprzyjaciel już wiedział, gdzie oni są, więc po wykorzystaniu pierwszego efektu zaskoczenia było już tylko i wyłącznie gorzej. Od tej pory nękały ich naloty i artyleria, a gdy już mieli wielu rannych i problemy z zaopatrzeniem, po całonocnym bombardowaniu i ostrzale artyleryjskim musieli zmierzyć się z niemiecką piechotą podwiezioną samochodami na miejsce starcia. Sytuacja była tak trudna, iż dowództwo postanowiło rannych Polaków wysłać z niemieckimi jeńcami, aby trafili do najbliższego szpitala, najprawdopodobniej niemieckiego, a nadające się jeszcze do walki formacje rozproszono na oddziały, którym nakazano wycofywać się do Warszawy. 81. Pułk Strzelców Grodzieńskich, w którym moim zdaniem najprawdopodobniej przybywał Bronisław Kononowicz, poniósł liczne straty i mimo, że pojedyncze formacje dotarły na pomoc stolicy, to 81. Pułku nie udało się już sformować jako całość. Bronisław Kononowicz nie był żołnierzem zawodowym, gdyż sam Krzysiek wspomniał na filmie, że ojciec zawodu był szewcem. Bo mój tato świętej pamięci był szewcem przedwojennym i mnie nauczył. Oznacza to, że do wojska został albo zmobilizowany, lub po prostu wstąpił na ochotnika. W wywiadzie dla naszego miasta Gdańsk Krzysiek mówi, że ojciec był w niewoli niemieckiej, a potem sowieckiej. No i to ty ode mnie, znów przechodzimy do wiadomości od Oba. Prawdopodobnie po klęsce w kampanii wrześniowej Bronisław został jeńcem wojennym, a później pracował przymusowo w przemyśle, w fabryce albo kogoś o nazwisku Paper, albo po prostu w papierni, aczkolwiek zostało to błędnie wpisane w dokumenty. Tak czy inaczej miejsce to znajdowało się w Tylży, na Prusach Wschodnich należących do Niemiec. W styczniu 1945 roku Tylża została zajęta przez Armię Czerwoną i przez to polscy robotnicy zostali zwolnieni. Właśnie wtedy Bronisław mógł dołączyć do partyzanckiej Armii Krajowej. I tutaj w ogóle zaczynają się moje wątpliwości, bo Ob podaje bardzo dużo super fajnych i ciekawych rzeczy, ale skąd ty to wiesz? Jakie są źródła na to, bo to są naprawdę, to jest super wspaniała wiedza, ale dobrze by było to podeprzeć jakimiś faktami, tym bardziej, że tutaj jest nagle taki dosyć duży przeskok się dzieje, bo najpierw tutaj piszesz, że dołącza do partyzanckiej Armii Krajowej, a po rozbrojeniu przez Sowietów odmówił wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego lub Armii Czerwonej. Po rozbrojeniu. Oznacza to, że jego oddział partyzancki poddał się lub wyszedł zwiedziony jedną z fałszywych amnestii w 1945. Jest to dość istotny szczegół, nad którym dobrze by było się pochylić. 25 lipca 1949 roku został aresztowany i przebywał w więzieniu w Grodnie. 13 października został skazany na 25 lat pobytu w łagrze oraz został pozbawiony na 5 lat praw publicznych. 5 października 1953
1943 roku trafił do Minwagu w Autonomicznej Republice Komi w ZSRR, a później w 1954 trafił do Dubrawagu, innego kompleksu obozów koncentracyjnych w Związku Radzieckim. Po zwolnieniu z łagru i odwilży, spowodowanej oczywiście śmiercią Stalina, wrócił do Strzelc i stamtąd już ze swoją młodszą o 23 lata żoną trafił do Polski, do Wilkowa, na ziemie odzyskane. Repatriowany został w 1958 roku, czyli w ostatniej fali repatriacji. Zmarł 5 października 2004 roku. Jak powszechnie wiadomo, był wielokrotnie odznaczony. Na pewno nie mógł być ubekiem, jak mówią niektórzy. Sybiraków, akowców nie przyjmowano do takich służb. No i znów tutaj się wtrącam do swoim komentarzem, że nie do końca bym się zgodził z tym ostatnim zdaniem. Informacje o obozach, w których przebywał, są naprawdę niesamowite i w ogóle o tej dalszej historii, tylko proszę Cię, daj znać, skąd je wziąłeś. Ogółem to dziękuję Ci za tą wiadomość, bo naprawdę, jeżeli uzupełnisz to i jeżeli podeślesz do mnie te oryginały tych materiałów, żeby była jakaś pewność, że faktycznie to jest coś, na czym możemy się oprzeć, to naprawdę jest to super, bo no tak jakby w ogóle zmienisz postrzeganie całej postaci ojca Krzyśka w uniwersum. I przy okazji pomożesz rozwiązać kolejne zagadki, które tuż przed nami. Pomówmy trochę o tych odznaczeniach. Za kononopedią. Po aferze Tomasza Derki Niebęben pokazał odznaczenia swojego ojca. Krzyż Armii Krajowej, otrzymany z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pamiątkowe oznaczenie państwowe nadawane w latach 1966-99 do 1990 przez rząd na uchodźstwie, od 1992 przez władze III Rzeczypospolitej, żyjącym weteranom Armii Krajowej. Honorowa odznaka Sybiraka. Odznaczenie Związku Sybiraków nadawane przez jego zarząd główny zaangażowanym w działalność związkową Sybiraków oraz ludziom działającym na rzecz Związku, a nie będącym Sybirakami. Stąd pojawienie się w ogóle takich pytań, czy Bronisław był rzeczywiście Sybirakiem, czy po prostu był zaangażowany w ich ruch. Odznaka Weterana. Odznaka Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Przez Krzysztofa błędnie nazywana odznaką Armii Krajowej. Oznaczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadawane wszystkim żyjącym osobom, które w swoim życiu zaangażowały się w walkę zbrojną o wolność i niepodległość Polski. No znów mamy problem. W żadnej z list, która wymienia odznaczonych tymi zaszczytami, nie znalazłem nigdzie człowieka o imieniu i nazwisku Bronisław Kononowicz. Wszelkie kontrowersje rozwiałoby pokazanie przez Krzyśka dokumentów dodawanych do odznaczeń, jednak tych nigdy nie widzieliśmy, przez to znów nie możemy powiedzieć niczego z pewnością, bo nie mamy żadnego potwierdzenia. No to jeszcze dodam od siebie, że wiemy, że do 1975 roku Kononowicze mieszkali w Wilkowie, po czym przeprowadzili się do Białegostoku. Według przekazów Krzyśka, jego mama Leonarda zachorowała na, tu cytat, kobiecą chorobę i lekarz powiedział ojcu, że musi sprzedać gospodarstwo w Wilkowie albo straci żonę. Pan Kononowicz gospodarstwo sprzedał, pani Leonarda szukała miejsca, gdzie rodzina mogłaby się podziać i znalazła to miejsce na Starosielcach przy ulicy Szkolnej 17 Białystok. Tak więc Kononowicze trafili do obecnej stolicy Podlasia, gdzie zajmowali się hodowlą trzody chlewnej, na potrzeby której odbierali Lublinem zlewki z wojska i straży granicznej. Ostatnie co wiemy o panu Bronisławie to to, że umarł w 2004 roku i tu znów mamy kolejną zagadkową sytuację. Bo w takim wypadku wszystko wskazuje na to, że senior rodu dożył 96 lat. Czy się kiedyś nawet chlapnął, że tatuś przeżył 99? Tu widać zdjęcie Kononowiczów zapewne z połowy lat 60. Takie założenie czynię, gdyż Krzysiek, obecny już na zdjęciu, urodził się w 1963, więc zdjęcie nie mogło być wykonane później.
a no raczej też nie jest, powiedzmy, już takim berbeciem. I jak Kononopedia podaje, wiele osób ma poważne wątpliwości, czy ojciec Krzyśka na tym zdjęciu wygląda jak 57-letni mężczyzna. Osobiście przypuszczam, że Krzysiek podał chcący lub niechcący zbyt dawną datę urodzeń ojca o 10 lat. Bo jeśli zmienimy datację o 10 lat i przyjmiemy narodziny Bronisława Kononowicza w 1918 roku, wszystko zaczyna się układać znacznie klarowniej. Bronisław Kononowicz jako 21-latek, a nie 31, bierze udział w wojnie obronnej 1939 roku. Różnica wieku między nim a jego żoną Leonardą wynosi 13 lat, a nie zawrotne 23 lata. Na pamiątkowym zdjęciu ma około 47 lat, a jego żona 34. W 2004 roku umiera, dożywszy 86 lat, a jego żona Leonarda w 2012 odejdzie, mając lat 83. I znów, nie mielibyśmy absolutnie żadnych wątpliwości, gdyby tylko Krzysiek zlecił wyrycie dat śmierci na rodzinnym grobie. No i tak właściwie wesołym oberkiem zakręciliśmy się do punktu wyjścia. Ciężko powiedzieć o życiu Bronisława Kononowicza wiele rzeczy z pewnością. Niestety obawiam się, że wiele ciekawych historii Kononowiczów seniorów została jako tajemnica raz na zawsze zabrana do grobu. Jednak, aby to podsumowanie nie było takie mętne, to tak. Prawdopodobieństwo udziału w wojnie obronnej 1939 roku przez Bronisława Kononowicza jest całkiem spore. Repatriacja i jej data niemal pewna, ale czasy przed i po, jak sami słyszeliście, to naprawdę mętne wody. Miejmy nadzieję, że OP postara się dostarczyć dokumenty, na podstawie których określił te wszystkie dokładniejsze rzeczy. Mielibyśmy spory fragment jakiejś takiej pewnej historii w obecnie znanej nam legendzie o Bronisławie Kononowiczu. Szanowny opie Albrechcie Hohenzollernie, jeśli dostarczysz mi materiały źródłowe, na podstawie których pisałeś te informacje i będą one miały jakieś sensowne podparcie, to zajmujesz bezsprzecznie pierwsze miejsce w konkursie na Kronikę Zero. Żeby nie było, to co odczytałem to tylko część jego pracy, bo druga jej połowa to równie ciekawa genealogia Kononowiczów i Bykowiczów. Bykowicze to panińska rodzina pani Leonardy. Tak więc proszę wszystkich konkursowiczów o jeszcze tydzień cierpliwości odnośnie werdyktu. Ogółem korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nadesłali informacje, jedni w formie prac, inni w formie na przykład jednego gdzieś tam wygrzebanego filmu. Bardzo się cieszę, że w ogóle wam się chciało, cieszę się, że było tego tyle i postaram się jakoś każdego z was docenić. Mariusz Chodor i jego nowe pomysły. Widz Stanisław przesłał mi kolejny niecny trolling w wykonaniu Mariusza Chodora. Tym razem arcywróg Krzysztofa Kononowicza postanowił strolować PKP. I to na kilku poziomach. Z artykułem opublikowanym w warszawskim naszemiasto.pl Mariusz Chodor spędził ponad 8 godzin na kupowaniu biletów PKP na trasie Warszawa Centralna-Radom. Wykupił wszystkie dostępne miejsca pociągu. Wydał na nie 6000 zł tylko po to, by chwilę później je oddać i stracić wysokość odstępnego 15% ceny każdego biletu. Po co? By, jak mówi w rozmowie z rynekkolejowy.pl, spółka sama skonfrontowała się ze swoim działaniem i swoimi procedurami, a procedury zwrotu należności za bilety nie należą wcale do najłatwiejszych. Ponieważ pasażer za wszystkie bilety zapłacił inną kartą niż ta, na którą zażądał zwrotu, PKP odmówiło oddania należności, powołując się na przepisy kodeksu cywilnego. Zanim jednak do tego doszło, musiał przejść żmudną drogę reklamacji. Okazało się, że złożoność procesu zwrotu biletów w PKP Intercity zupełnie nie przystaje do czasów współczesnych. Najpierw kasjer każde z miejsc musi zwolnić w systemie,
później bilet ostemplować, aby przejść do właściwej procedury reklamacyjnej. Później ktoś jeszcze dubluje te czynności, ale w sumie nie może być inaczej, jeśli korzysta się z tak anachronicznego systemu, jakim dysponuje PKP Intercity. Komentuje sprawę Mariusz Chodor w rozmowie z rynekkolejowy.pl. Przejście całej procedury reklamacyjnej okazało się jednak niewystarczające. Przewoźnik zablokował możliwość zwrotu należności za bilety na konto inne niż to, z którego płacił pan Mariusz Chodor. Powód? Artykuł 5 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, które by było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Jak podkreśla spółka w przesłanym panu Mariuszowi piśmie, zakup takiej ilości biletów bez rzeczywistej intencji ich wykorzystania należy uznać za działanie na szkodę PKP, które nie może sprzedać biletów innym pasażerom. Przypomnijmy, że pan Mariusz wykupił we wspomnianym pociągu wszystkie miejsca. Jedyny pasażer pociągu Warszawa-Radom o działanie na szkodę oskarża raczej PKP, które jak twierdzi celowo komplikuje procedurę zwrotu należności. Robi się wszystko, by klient kolei stracił nadzieję na egzekwowanie własnych praw. Wpływa to fatalnie na wizerunek kolei, ale ta zdaje się zupełnie tym nie przejmować. Komentuje pasażer w rozmowie ze wspomnianym serwisem. Tak więc, jeżeli ktoś z Was zastanawiał się, na co rzekomy Mariusz Chodor wyda 150 zł, które wyegzekwowała cierpliwa pani komornik od Krzysztofa Kononowicza, to już wiecie. Pan Mariusz wydał je na bilety. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Pine ZRT. Miałem ćwiczyć grę na gitarze, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Staszek. Rok ma 12 miesięcy, a szef zrobił 18 odcinków. PVVL. Ja jestem ciekaw, czy powstanie jakaś praca magisterska czy doktorska na temat szkolnej 17. Na przykład socjologa, który chciałby opisać fenomen uniwersum, bohaterów i widowni, którą przyciągają w sposób naukowy. Chociaż po wniknięciu i to tak dokładnym w ten świat, z dyplomem trafiłby prosto do choroszczy i wcale nie jako pracownik. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu.